Chcę zaproponować dzisiaj Radzie Miasta Opola przyjęcie deklaracji Rady Miasta Opola w sprawie kontynuacji wsparcia na rzecz Ukrainy i dzielnego narodu ukraińskiego przez miasto Opole w obliczu zbrodniczej napaści Rosji na suwerenne państwo. Odczytam Państwu tylko krótko cztery punkty z tej deklaracji. Rada Miasta Opola w pierwszą rocznicę przeprowadzenia zbrodniczej i podstępnej napaści przez Rosję na suwerenną, niepodległą Ukrainę deklaruje kontynuację wsparcia udzielanego uchodźcom wojennym przybywającym z Ukrainy do Opola oraz wszelkim instytucjom, organizacjom i ludziom dobrej woli działającym na ich rzecz. Punkt drugi. Kontynuację wsparcia udzielanego miastu partnerskiemu Opola Iwano-Frankiwskowi, jego mieszkańcom, w tym mniejszości polskiej, w zakresie pomocy humanitarnej oraz wszelkim instytucjom, organizacjom i ludziom dobrej woli działającym na ich rzecz. Punkt trzeci. Potępiania ewentualnych aktów nietolerancji i hejtu w przestrzeni publicznej, które mogłyby być stosowane wobec uchodźców z Ukrainy przebywających w Opolu. I punkt czwarty. Wspólnie z władzami państwowymi i samorządowymi wszystkich szczebli, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, wspierania wszelkich działań oraz dążeń Ukrainy i narodu ukraińskiego służących utrzymaniu swojej suwerenności oraz niepodległości w granicach z 2014 roku. Polacy byli w czasie II wojny światowej goszczeni przez inne narody, udzielano nam pomocy i dzisiaj to my stajemy przed takim zadaniem, żeby tej pomocy udzielać osobom, które tego potrzebują, narodowi ukraińskiemu, mieszkańcom Ukrainy, którzy docierają do nas, ale także dalszej pomocy osobom, które są w Ukrainie, które walczą za wolność naszą, waszą, wszystkich, po to, żeby ten świat był po prostu sprawiedliwy i wolny. Chcemy, żeby ta pomoc płynęła nieustannie i żeby nasze serca były gorące, nieustannie. Jest to trudne, zdajemy sobie sprawę z biegiem czasu, z jego upływem, ale stąd ta deklaracja, stąd jutro wielka tutaj manifestacja, mamy nadzieję, na Placu Wolności, w której wszyscy będziemy chcieli wziąć udział. Takie gesty są symboliczne, ale bardzo, bardzo ważne. Nasza obecność z pewnością natchnie otuchą i nadzieją mieszkańców Opola z Ukrainy i sądzę, że będzie to taki gest poparcia Ukraińców, a również, tak jak powiedziałam, nadzieja na lepsze jutro, na szybkie zakończenie wojny i na odzyskanie przez Ukraińców niepodległości, ale również spokoju i wiary, że będą narodem wolnym, będą narodem demokratycznym i być może będą narodem włączonym do Unii Europejskiej.